Cześć, czas na kolejny development vlog projektu, który rozwijam w ramach konkursu Da się poznać. Dzisiaj będzie o soczystości, juicing up, juice, tak to nazywane często. Ostatnio było, o czym to ostatnio było? Na szczęście mam tablicę z ostatniego razu. Ostatnio było o monetyzacji. Dzisiaj miało być juicing up. Nie wiedziałem na początku, jak to przetłumaczyć, ale jak się okazało, polskie słowo soczystość bardzo dobrze to oddaje. Chodzi tu o parę sztuczek, jak można małym nakładem pracy sprawić, by produkt był taki bardziej, może w przypadku gry to zgrywalne, ale w przypadku produktu, który nie jest grą, by był bardziej taki przyjemny w użytku. Klikanie w niego w przypadku jakiegoś normalnego programu było dla użytkownika po prostu takim trochę lepszym doświadczeniem. W wpisie do tego materiału wrzuciłem takie porównanie before after, gdzie wszystkie te sztuczki związane z soczystością są zastosowane, później są wyłączone. Dałem to na początku wpisu, ale myślę, że teraz najpierw omówimy te poszczególne elementy, a później Wam pokażę takie before after. Jako pierwsze opisałem cząsteczki, particle effects, jest coś takiego, jak tu widzimy, nasz szlam wpada w ten kwas czy tam lawę i rozpada się na takie zielone kawałeczki, tutaj ten czerwony rozpada się na czerwone. Jest to bardzo prosty efekt. W wpisie na blogu do tego filmu, który macie podlinkowany pod filmem, macie link, jak na przykładach z Phasera takie efekty zrobić. W ogóle jak cokolwiek robicie w Phaserze, wejdziecie sobie na tą stronę z tymi przykładami, to macie pod masę tematów przykłady. To jest akurat podlinkowany konkretny przykład, jeżeli chodzi o te efekty, particle effects. Efekty cząsteczkowe, tak to będzie tłumaczone, nie jestem pewny. Następny efekt to są twiny. Twin to jest zmiana jakiejś wartości w określonym czasie. Weźmy jako przykład taki mazak. Twinem może być w jego przypadku w takim rzeczywistym świecie, bo poziom przezroczystości teraz nie zmienia, jak na przykładzie tego gifa, który tu widzicie, ale przykładem może być kąt nachylenia, czyli mamy jakiś obrazek, jakiś asset, na przykład tego szlama i obracamy go, zmieniamy jego wartość pochylenia, jego kąt i to jest na przykład twin. W przypadku programowania możemy zmieniać więcej parametrów, jak na przykład tutaj przezroczystość, by taki efekt uzyskać, tak samo ten skok. Jak też tam skacze, nie jest to dodatkowa animacja, jest to po prostu zmiana kątu danego asetu. Tak samo tutaj mogę zmienić sobie kąt, nie zmieniać już na struktura tego mazaka, tylko zmieniać jego kąt nachylenia i te twiny to jest właśnie taki efekt bez animacji, wygląda tak, jakby się ruszało. Trzeci element, który tu może dodać soczystości, jest to camera shake, czyli ruszanie kamerą. Wykorzystałem to na przykład, gdy wpadamy tym naszym szlamem do tej lawy czy do kwasu, to rozpada się i pojawia się taki lekki camera shake i większy shake jest w TNT podczas wybuchu. Widzimy, jaki to ma efekt, gdy całość się rozpada. Jest to jedna linijka kodu camera shake. Przykłady z Phaser.io znowu podlinkuję. No, camera shake, zawsze macie kod źródłowy. Camera shake, podajecie, jak mocno ma się poshake'ować, wstrząsnąć, jak długo ma to trwać, pół sekundy, 500 milisekund. I efekt jest taki jak tutaj, przez pół sekundy, taki jest shake, są to dwa parametry, bardzo proste do zastosowania, a daje bardzo fajny efekt. I kolejna rzecz to są oczywiście dźwięki, gdy mamy podany jakiś dźwięk, gdy wskakujemy na coś, mamy kontakt z jakimś konkretnym podłożem i tak dalej, i dodanie odpowiedniego dźwięku bardzo daje takiego dobrego feelingu, takiej soczystości dla produktu. Przy okazji polecam, jest taki świetny talk, Choose It or Lose It, 15-16 minut, w którym właśnie tą ideę przedstawiają dwie osoby. Jest to bardzo sympatyczny talk, bardzo konkretny, na przykładzie gry Breakout. Widzimy, zaczynają z takim prostym breakoutem, a pod koniec jest to maksymalnie przekombinowane z tymi wszystkimi efektami i dodaje to właśnie tej szukanej soczystości. Przez bardzo mały nakład pracy bardzo dużo zyskujemy i warto tych sztuczek parę znać. Przejdźmy może do tego before after, czyli nagranie gameplayu z wyłączonymi efektami i później całość, gdy jest włączona. Tutaj widzimy całość, ten sam gameplay, tylko są wyłączone to różne efekty, które sprawiają, że całość jest taka soczysta. Nie widzimy tych efektów, na przykład tu gracz się rozwala o tą lawę, że nie pojawiają się te cząsteczki. Gdy ten czerwony szlam wpada, również tego nie ma. Podczas skakania nie ma tych cząsteczek. Podczas wysadzenia gracza przez ten boost, to nazwałem, również nie ma tego efektu. I oczywiście podczas wybuchu TNT, wybuchu bomby, gdy nie ma tego camera shake, to zobaczycie, jak to sztywnie teraz wygląda. No. I teraz całość z efektami.
I teraz wersja z efektami. Trochę to wszystko laguje, ale jest to wina programu nagrywającego. To nie jest tak, że jest więcej cząsteczek i teraz laguje. Widzimy, że pada w tle taki deszczyk. Są to efekty tych cząsteczek podczas skoków. Pojawiają się efekty cząsteczek podczas spadania, podczas wpadania do tego, podczas wpadania szlamu do tej lawy. Mamy te efekty cząsteczek. Gdy wpada przeciwnik, to widzimy efekt tego boostu, ten dziwny power-up, przez który przeskaczemy. Dużo lepiej to wygląda z takim efektem cząsteczek. I oczywiście na sam koniec TNT. Myślę, że nieporównywalnie lepiej to wygląda, jak mamy zaimplementowany ten camera shake. Nie ma tam nic dodatkowego. Gdy porównamy to z tym, jak przedtem to wyglądało, no to jest to inny poziom. A koszt pracy to jest jedna linia kodu, by takie to zaimplementować, taki camera shake. I na koniec tego development vlogu trochę o zaletach otwartego kodu, pokazywania swojego kodu, przez co pomagają nam inni. Okazało się, że dostałem już pierwszą pomoc na GitHubie. Wcześniej pisałem to kompletnie na czuja, nie wiedząc w ogóle, jak do końca to działa. Teraz już trochę więcej wiem, ale nadal jest dużo braków. I na przykład inkludowanie plików w index.html wyglądało mi to dziwnie. Na szczęście pojawił się ktoś, kto założył issue na GitHubie i zaproponował mi wyładowanie tych JS-ów w index.html zastąpić czymś innym. Bardzo dziękuję, że się zgłosił. Aby więcej takich osób, postaram się te zasugerowane importowania niedługo przejrzeć. Po raz kolejny pokazuję to tylko, że no nie ma co się blokować, nie ma co się bać pisać kodu, który jest bardzo nieidealny. Tylko pamiętać o tym, że to, co zrobimy dzisiaj, ma być trochę lepsze od tego, co zrobiliśmy wczoraj. Nie należy się wariować, że od razu musimy napisać coś, co jest idealne. Ma to być krok po kroku trochę lepsze, zawsze trochę więcej rozumiemy, już mam trochę więcej struktury w tym, co piszę. W tym JavaScriptie nadal jest to na pewno, nadal jestem świadomy tego, że istnieje w JavaScriptie na pewno masa jakichś dobrych praktyk, o których nie mam pojęcia. Ale w moich oczach, jak patrzę na to, co wiedziałem 2-3 tygodnie temu o JavaScriptie, to już dużo pewniej się w tym czuję, dużo lepszą strukturę plików potrafię sobie zrobić, jak to wszystko połączyć i myślę, że za kolejny tydzień znowu będzie trochę lepiej. I przy okazji, co w ogóle za tydzień? Do końca jeszcze nie wiem, aktualnie nie mam planu. Myślę, że będę mógł pokazać trochę rzeczy, które oczyściłem w porównaniu z prototypem. W prototypie, gdzie kod źródłowy był kompletnie chaotyczny, teraz jest mniej chaotyczny i może pokażę trochę takich rzeczy, które się poprawiły, przez które kod stał się czystszy. To tyle. Kolejny odcinek Development Vloga za tydzień. Cześć.